Witamy serdecznie. Ze mną jest kierownik z drużyny LZS Komorniki, pan Jarosław Kulik. Po meczu z Koroną Czernina goście wygrywają 6-3. Panie kierowniku, prosimy o podsumowanie tego ciężkiego, emocjonującego spotkania. Mecz jak mecz. Wszystkie dla nas w tej serii są bardzo ciężkie. Mamy kalendarz taki, jaki mamy. Tak nam ułożono, że gramy z całą czołówką. Tak mi się wydaje. Więc no, nie chcę nikogo tutaj o nic się usprawiedliwiać. Może tak, bo wypada nam cała obrona, więc goście zasłużenie wygrali. Pewnie. Aczkolwiek drugą połowę wygraliśmy 2-1. Jak na razie nie wygląda to za dobrze punktowo, bo jeśli chodzi o grę, to moim zdaniem spokojnie pierwsza ósemka. Macie bardzo dużą kadrę, jeszcze pan mówi, że sporo kontuzji. Jak pan to widzi? Czy Komorniki się spokojnie utrzymają, czy to może być z tym problem? To sezon zweryfikuje, jeżeli pan mówi o kontuzjach. Tak jak powiedziałem wcześniej, praktycznie z nominalnych obrońców cała obrona nam wypadła przez kontuzję. Przyszedł chłopak Kłak, który no, zaczyna, choć gra w obronie, daje radę naprawdę. A co do utrzymania? Myślę, że spokojnie boisko zweryfikuje i myślę, że tym potencjałem, który mamy i jak gramy. I z takim pięknym obiektem, bo to jest bardzo kameralny obiekt, bardzo mi się podoba. Boisko, można powiedzieć, w stanie idealnym, także... Dzięki powiedzmy sponsorowi, czyli gminie Polkowice mamy taki obiekt, jaki mamy. Więc no, jeżeli chodzi o to, jest zawsze perfekcyjnie przygotowane płyty, jeżeli chodzi o płytę, no także... A co, tak jak to mówiłem, co do utrzymania, myślę, że no, reszta sezonu pokaże, ale miejmy nadzieję. Ja jestem szczerze przekonany, że się utrzymamy i to pewnie. Tak jak pan powiedział, ósme miejsce. Ja myślę, że powalczymy troszeczkę jeszcze o coś wyżej, nie? A na koniec sezonu zobaczymy. Ostatnie pytanie. Kto według pana Jarosława awansuje do klasy okręgowej? Mimo, że dopiero początek sezonu, ale pytam każdego, także po tej tym, kolejki. No, graliśmy akurat z całym czubem i, że tak powiem, z drużynami, które naprawdę zasługują. Powiem szczerze, każdemu mogliśmy urwać punkty, ale tak, no, Korona dzisiaj była naprawdę godnym przeciwnikiem. W Przedmoście tydzień temu super też zagrało. Myślę, że te dwie drużyny będą się biły o awans. Dziękuję. Moim Państwa gościem był kierownik zespołu LZS Komorniki, pan Jarosław Kulik. Dziękuję bardzo. Dziękuję.